Już tylko miesiąc pozostał do rozpoczęcia rundy wiosennej łódzko-mazowieckiej trzeciej ligi. W ramach przygotowań drużyna Legionowi rozegrała w ubiegłym tygodniu dwa mecze kontrolne. W środę bardzo łatwo pokonała 6-1 lidera czwartej ligi Huragan Wołomin. Bramki dla gospodarzy zdobyli Szymon Lewicki, Sebastian Janusiński, Paweł Broniszewski, Łukasz Barankiewicz i Michał Złotkowski. W sobotę natomiast ekipę trenera Marka Papszuna czekało znacznie trudniejsze zadanie. Do Legionowa przyjechała bowiem drugoligowa Pogoń Siedlce. Z tym rywalem szkoleniowiec już nie eksperymentował z ustawieniem drużyny tak, jak w poprzednich spotkaniach. Skończyliśmy takie duże roszady, już większość młodzieży dzisiaj grała w drugiej drużynie. Będziemy troszeczkę ich wpuszczać, oczywiście dawać im szansę, ale nie w takim wymiarze jak do tej pory. Ktoś nowy się pojawił? No, dojechał Ukrainiec, dzisiaj grał 45 minut w rezerwach, teraz go jeszcze wpuścimy. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na tle wymagającego przeciwnika gospodarze zaprezentowali się bardzo dobrze. Po pierwszej połowie po bramce Łukasza Barankiewicza Legionowia prowadziła 1-0. Wynik wynikiem, bo wiadomo, to są gry sparingowe, towarzyskie, ale gra może się podobać, tym bardziej, że boisko jest ciężkie, bo jest dość ślisko, to tym bardziej trzeba oddać chłopakom, że dobrze to wygląda. Po przerwie również gra Legionowi wyglądała nieźle, chociaż Pogoń szybko wyrównała i objęła prowadzenie 2-1. Takim wynikiem zakończył się mecz, a mogło być inaczej, gdyby nie słaba forma sędziów, którzy między innymi nie uznali prawidłowo zdobytej bramki przez Sebastiana Janusińskiego. Trzeba przyznać, że także rzut karny podyktowany przeciwko Pogoni to również pomyłka arbitra, bo faulu miał miejsce przed polem karnym. W tym przypadku jednak błąd sędziego pomógł naprawić niefortunny strzelec Legionowi. Kadra lidera łódzko-mazowieckiej trzeciej ligi jest dość szeroka, ale trener wciąż martwi się o kontuzjowanych zawodników. Kuba Jasiński już dochodzi, mam nadzieję, że będzie już niedługo do naszej dyspozycji. No i Paweł Tomczyk, no wydaje się, że do ligi będzie ciężko, żeby doszedł, aczkolwiek no, też w pierwszym meczu nie wystąpił, może na te drugie spotkanie będzie już gotowy. Jakub Jasiński mecz z Pogonią obserwował z zabocznej linii boiska. No ja już swoje dzisiaj zrobiłem, swój trening. Mam nadzieję, że od poniedziałku będę mógł trenować z drużyną i będę mógł grać w najbliższych sparingach. Zobaczymy, jak zdrowie dopisze. Właśnie, jak zdrowie? No generalnie do biegania jest i przy bieganiu nic mi nie boli. Natomiast przy uderzeniu piłki jednak odczuwam ból, więc no zobaczymy. Albo to przełamie, albo... No jeszcze chwilę, potrzebuję czasu. W najbliższych dniach Jakuba Jasińskiego czeka wizyta w gabinecie lekarskim i wtedy ma się wyjaśnić, czy będzie mógł trenować z pełnym obciążeniem. Kontuzjowani zawodnicy wracają do zdrowia, ale nie zobaczymy ich w najbliższych meczach kontrolnych. Już w środę 27 lutego o godzinie 18 do Legionowa przyjedzie Start Otwock. 3 dni później, w sobotę 2 marca o godzinie 12, zespół Marka Papszuna zagra w Nowym Dworze Mazowieckim z drugoligowym Świtem.